Hej, hej, witam wszystkich bardzo gorąco i serdecznie w kolejnej części naszej opowieści z serii Dead Space. W ostatnim odcinku przepchnęliśmy nasz znaczek w tamto miejsce. Jedyne, co nam pozostało teraz, to podejść i przepchnąć je dalej. Tylko w drugą stronę. Czemu w drugą? A, widocznie jak zapisaliśmy grę, to ten znaczek powrócił. Ale zrobimy to raz dwa. Dobra. Ja sobie jeszcze stazy trochę odblokuję. Cześć. Dobra. Gościu, niech sobie tam jęczy. A my polecimy dalej. Ładne wrota. Mam nadzieję, że są w stanie powstrzymać wszystko. Co, na powierzchnię, czy jeszcze gdzieś? A, jeszcze jakieś pomieszczenia dziwne. Jak widzicie, wszędzie na ścianach jest jakiś syf. Czemu mam wrażenie, że myśmy już tu byli? Coś tam próbuje nas fest przestraszyć. Spodziewam się tej samej akcji, co w poprzednich pomieszczeniach. Czyli jak tylko w momencie my zaczniemy się bawić z mostami, to ten cały syf, który leży na ziemi, te wszystkie ciała prawdopodobnie powstaną, żeby coś ze mną zrobić. Małe kuku czy coś w ten deseń? Tak myślę, tego się spodziewam i na to się przygotuję. A to jak będzie, to zobaczymy. Najważniejsze jest jedno. Wolę się pozytywnie zaskoczyć, niż negatywnie zawieść. Albo jak inni mawiają, wbita śruba trzyma lepiej jak wkręcony gwóźdź. No, przejechał. Już myślałem, że go nie przecisnę. Dobra. Stazy trochę zużyliśmy, więc sobie doładujemy. Dobra, i kolejna sekwencja zamknięta. Jedne drzwi grubości dużej się zamykają, my otwieramy drugie. Albo poczekamy na otwarcie drugich. Dobra, no i chyba wyjdziemy na zewnątrz. Pytanie teraz, czy to dobrze, czy to źle? Co czeka tam na nas? Co czeka na ciebie? O, fuck. No. Generalnie powiem tyle, że spodziewaliśmy się tego.
spodziewaliśmy się. Wszystkie znaki na niebie i ciała na ziemi sugerowały, że coś tu się zaraz wydarzy. Ten skubaniec już zniknął. Ciekaw jestem, kiedy znowu wyjdzie. Nawet nie sprawdzę. A, jest. Już pierwsze. Pierwsze dzieciątka wychodzą. Masz, gościu. Dobra, jeden. Taki przypuścili chyba trochę zmasowany atak. Dobra, załatwiony. Nie wierć się tak. Nie będzie bolało. Dobra, jest okej. Co dalej? O, fuck. Jakie te drzwi upaćkane. Dobra, zobaczmy w ogóle, na czym my stoimy. Trochę amunicji do karabinu i trochę amunicji do mojej ulubionej broni. Spodziewam się tego, że pewnie musimy puścić to do samego końca. I prawdopodobnie mam rację. A, jeszcze coś wylazło. Jest. No i tak się precyzyjnie pozbywamy insektów. Dobra, jeszcze ktoś mi wyskoczy? Wyskoczy, jasne. To są ci przeszybcy. O, brawo za refleks. Nie wiem teraz, czy używać tej broni, czy się czasem nie przerzucić na coś innego. No, dawaj dalej. Nawet nie sprawdziłem, co jest na dole. Ale na dole z tego, co... O! Piesek. Chodź, piesku. Dobra, jeszcze drugi widzę. W prawej części ekranu wyskoczył gdzieś tam. Z kanału wentylacyjnego. Patrz, jeszcze idzie, no. Skubany, no. Dobra, chyba wszystko. O! Dobrze, że dało sobie znać, że biegnie. Inaczej mogłoby być z nami krucho. Co my tu mamy w ogóle? Zamknięte. Dobra, jeżeli tu jest zamknięte, to pozostało tylko uruchomić tą procedurę, która się tu świeci. Procedura przeładunkowa. Jak widzicie, znak został umieszczony na piedestale specjalnie do tego przygotowanym. Czyli to wszystko ma ręce i nogi. Dobra, co teraz? Thank you, Isaac. I always believed in you. I knew you'd return to me. We are whole again, Isaac. We are whole. Dobra. Martwa dziewczyna, spoko. Tu się otwarło. Wow, wow, wow. Dobra, ja stąd spadam. Emergency. Geo-orbital gravity tether offline. Decontamination cycle activated. Dobra, coś nas oczyści. Oczyszcza ciało i umysł. Gdzie? A, tu jesteś. Skubana, no. What? You don't believe me? Take a look at yourself.
Better yet, take a look at the video from Nicole. And this time, watch it right to the end. No, pokaż je do końca, no. Isaac, it's me. I wish I could talk to you. I'm sorry. I'm sorry about everything. I wish I could just talk to someone. It's all falling apart here. I can't believe what's happening. It's strange. Such a little thing. In the end, it all comes down to one little thing. I didn't want it to end like this. I really wanted to see you again. Just once. I loved you. I always loved you. No, i się zabije, tak? Traumatyczne przeżycie dla naszego bohatera. See? You're insane. Just like Kai. Just like the captain. Nicole has been dead this whole time. Whatever you were seeing was caused by that. You are its pawn. But don't worry. It will be in good hands now. Far away from this damn place. Ej, co za picza? Dobra, otwórz drzwi, bo trzeba chyba za nią lecieć. Fuck, co tu się dzieje? No ja jeszcze nie mogę biegać, no jak przyjemnie. Ciekawe, gdzie my wyjdziemy. Czemu ten bydlak, ten wielkolud, to co pokazuje nam tylko swoje macki, nie złapie tej laski, nie rozwali jej osobą ściany? Tak było najlepiej. Załatwi laskę po kłopocie. Coś czuję i chyba to wiem na pewno, że właśnie przygotowujemy się do ostatecznego starcia z tym bydlakiem. Mam tylko nadzieję, że jakoś nam pójdzie. Mamy co prawda amunicję od groma, chociaż karabin się kończy, ale dobra, mamy tą drugą, więc tam będzie nawet, tak powiedział, większe kopnięcie. Tu byliśmy? Tak, stąd zaczynaliśmy, okej. Okay. Ja sobie jeszcze pozwolę skorzystać z tego warsztatu, bo my do karabinu mamy 6 w ogóle masakr. Raz, dwa... Jeden węzeł mocy został. Dawaj na pojemność. No i spoko. 175. Moc też została wzmocniona. Moc wzmocniona. No, coś w tym stylu, wiecie o co mi chodzi. Na pewno nikt nie będzie się czepiał tego, co tu się tworzy. Małe słowo twórstwo jeszcze nikomu nie zaszkodziło. A, jesteśmy na lądownisku. Na lądowisku, na lądowniku. Dobra, jeszcze kilka amunicji. Wow, Isaac, spokojnie. Oh my God.
No i teraz jeśli mała, tak nie jest łatwo, nie? Ciuu. Jak to ktoś kiedyś powiedział, szmata jest od tego, żeby nią wycierać podłogę. Dobra, ale wiecie co? Ja tu widzę dużo takich fajnych rzeczy. Ciuu. Wsto. Chodź się przytul. Dobra, puśćcie mnie. Puśćcie mnie na niego! Fucking shit, ale bydle. Ale paskudne bydle. Dawaj, 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 no. Zabawmy się trochę. Let's dance! Ciuu! Co teraz? Dobra, jest kolejny. Rozwalony, szybkie przeładowanie. Jeszcze trzy zostały. Co tam? O fuck, co tam się u góry unosi w ogóle? Dobra, dajemy. Dobra, kolejne pękło. Pękło jak syf. No i co teraz? Dawaj. A, utrudnione celowanie. No, jeszcze trochę. Dobra. A, fuck, dobra. Pękło mu to coś na czule. Dzięki. Ej, bierz karabin, chłopie, i wstawaj. Kubańczyk, no. I co teraz? Rozumiem, że to jest właśnie w to... że tak to powinno wyglądać. Dobra, trzeba będzie uciekać. Dawaj. Dobra, załatwiłem kolejne? Tak, załatwiliśmy. Dobra, zostały tylko trzy. A, blisko było. Dobra. Trochę kombinacji. Mała ucieczka, strafing jak zwykle. Mamy tu jeszcze coś, jakąś gaśnicę. Dobra, i... dobra, chyba nie wiem, czy wyszło. Dobra, zostały tylko dwa, czyli wyszło. Dobra, weź se zamach, synek. Ja, dzięki. Dobra. Jeszcze raz. Dobra. Okej. Obudź się, otwórz się. Otwórz przede mną swe serce. Pięknie. Pięknie, pięknie, piękniusio. Szkoda, że już nie ma. Teraz jeszcze. O, fuck. Dobra, przeładuj. Dzięki. Dobra. Co, otworzysz się? Pięknie, pięknie, piękniusio. Parę elementów bydlaka zostało zlikwidowane, amunicji już nie ma, więc się przerzucimy na wszelki W. No, co? Otworzysz go. O, fuck. Yeah, myślałem, że jeszcze coś będę z tym paskudstwem robić. Dobra. Bydlactwo załatwione. Tylko powiedzcie mi, co ja mam teraz zrobić. A, już rozumiem, se Isaac sam zrobi, dzięki. I co, zwiewamy? No i pięknie. Planet Cracker. Wiedziałem, że to wszystko pierdyknie. W końcu musiało się tak skończyć.
teraz już na spokojnie, sami na pokładzie. A i nareszcie widzimy twarz naszego Isaaca Clarka. Dawno jej nie widzieliśmy. Jakaś mała zmiana. Haha. Pięknie. Witaj Nicole, witaj w domu Isaac. No i cóż, moi kochani, mam nadzieję, że się podobało. Był to ostatni odcinek, ostatnia część naszej opowieści, naszej krwawej opowieści serii Dead Space. Na pewno gdzieś w przyszłości, krótkiej bądź dalszej, będę miał ochotę i przyjemność zaprezentować wam opowieść z części drugiej. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki serdeczne za oglądanie. Pozdrawiam. Na razie. Cześć.